Czy słyszałeś już o egzaminie zawodowym w Formule 2019? Do tego egzaminu obowiązkowo przystąpią uczniowie i słuchacze, którzy 1 września 2019 roku rozpoczęli naukę w klasie pierwszej technikum lub branżowej szkoły pierwszego stopnia w semestrze pierwszym szkoły policealnej lub od 1 września 2020 roku rozpoczną naukę w semestrze pierwszym szkoły branżowej drugiego stopnia lub rozpoczną naukę w tych szkołach w następnych latach. Egzamin zawodowy będzie przeprowadzany z każdej kwalifikacji, która jest wyodrębniona w danym zawodzie. Każda z kwalifikacji ma swoją nazwę i symbol, 3 litery, kropkę i oznaczenie cyfrowe. Uwaga! Jeżeli kształcisz się w zawodzie, w którym oznaczenia kwalifikacji składają się z jednej albo dwóch liter, kropki i symbolu cyfrowego, to nie będziesz przystępować do egzaminu zawodowego, tylko do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładkach dotyczących egzaminu w formule 2012 albo w formule 2017. Wróćmy do egzaminu zawodowego w formule 2019. Aby do niego przystąpić, trzeba złożyć deklarację. Dokument ten składa się dyrektorowi szkoły do 15 września albo do 7 lutego. Termin jest uzależniony od tego, czy do egzaminu zamierzasz przystąpić w sesji zimowej, w styczniu-lutym, czy w sesji letniej, w czerwcu-lipcu. Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnych jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Dla każdej sesji wyznaczone będą dwa terminy egzaminu zawodowego, główny i dodatkowy. Uwaga! Termin dodatkowy przewidziany jest tylko dla uczniów i słuchaczy, dla których egzamin jest obowiązkowy, a którzy nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym ze względów zdrowotnych lub losowych. Aby móc przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym, trzeba złożyć wniosek do dyrektora szkoły, który przekaże go dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, by uzyskać jego zgodę. Dla uczniów i słuchaczy egzamin jest bezpłatny, nawet jeśli do egzaminu z tej samej kwalifikacji będą przystępowali więcej niż jeden raz. Warto jednak wiedzieć, że jeżeli nie zdasz egzaminu z którejś kwalifikacji, będąc uczniem i przystąpisz do niego ponownie już jako absolwent szkoły, to wtedy za przystąpienie do tego egzaminu po raz trzeci i każdy kolejny trzeba już wnieść opłatę. Pamiętaj, że wynik zdanego egzaminu jest wynikiem ostatecznym. Nie ma możliwości jego poprawienia. Znasz już praktyczne informacje dotyczące przystąpienia do egzaminu. Zachęcam Cię do obejrzenia kolejnej animacji, w której szerzej omówione są zasady jego przebiegu. Znajdziesz ją na kanale YouTube Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółów, odwiedź stronę internetową CKE. W zakładce Egzamin zawodowy Formuła 2019 znajdziesz m.in. informatory o egzaminie zawodowym, opis sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu, czy komunikaty dotyczące egzaminu. Informacje będą cały czas uzupełniane i aktualizowane, więc zaglądaj na stronę regularnie. Powodzenia na egzaminie!